Wielki Czwartek jest dniem, kiedy szczególnie przypominamy sobie ustanowienie sakramentu Eucharystii. Każda msza święta jest pamiątką ostatniej wieczerzy, którą spożył Pan Jezus ze swoimi uczniami, jak również wspomnieniem Jego śmierci, którą podjął dla nas na krzyżu. Trudno jest wypowiedzieć całe bogactwo mszy świętej, dlatego chcę przybliżyć znaczenie dwóch słów, które powtarzane są przy każdej mszy świętej. Pierwszym jest słowo pamiątka albo wspomnienie. Już na bazie Starego Testamentu każdy Izraelita zobowiązany był do przypominania sobie tego, co Bóg dokonał dla swojego ludu, jak Izraelitów wyprowadził z niewoli egipskiej. Wspomnienie przeżywane było jako uczestnictwo w przeszłym wydarzeniu, przez co stało się ono dzisiaj aktualne. Msza Święta jest pamiątką w takim właśnie sensie. W niej uczestniczymy w śmierci Jezusa, którą podjął dla nas. Podobnie jak dla Izraelitów była pamięć o wyjściu z Egiptu podstawą ich tożsamości, tak i nasze chrześcijańskie życie opiera się na przypominaniu sobie tego, że Jezus oddał za nas życie. Drugim słowem, które powtarzane jest przy każdej mszy świętej, jest słowo przymierze. Historia biblijna utkana jest z osób, z którymi Bóg zawierał przymierze. Związane ono było zawsze z obietnicą, jak również z objawieniem pewnych praw. Grecki termin diateke podkreśla, że przymierze, które Bóg zawiera ze swoim ludem, nie jest przymierzem zawieranym między równocennymi partnerami. To, co Bóg czyni, nie czyni dlatego, że na to zasługujemy albo dlatego, że zapracowaliśmy. Na Jego miłość nie można zarobić, ani nie możemy za nią zapłacić. Możemy ją przyjąć z pokorą, z wdzięcznością i uwielbieniem. We mszy świętej stajemy się ludźmi przymierza, krewnymi Boga. Każda pamiątka ostatniej wieczerzy przypomina nam, jak drodzy jesteśmy Bogu. Kiedy Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, zobowiązuje nas nie tylko do liturgicznego uobecniania Jego męki, ale również do naśladowania Jego postępowania, do tego, abyśmy tak jak On oddawali swoje życie. Takie oddawanie nie wymaga jakichś nadzwyczajnych okoliczności. Najbardziej prozaiczne, codzienne poświęcenie można złożyć na Jezusowym ołtarzu i złączyć z Jego ofiarą dla nas. Zachęcam Cię dzisiaj do tego, abyś pamiętał o tym, że Bóg również z Tobą zawiera przymierze i również za Ciebie oddaje swoje życie. Nie bądź obojętny wobec tak wielkiego daru.